Witam serdecznie. Julia Czkowska z tej strony. Właśnie dzisiaj mówiłam, że będziemy analizować Wandę dyktanda, tak? Właśnie napisałam sobie tutaj, jakie błędy zrobiliście, a popełniliście dużo ich, więc będę mówić w ten sposób, że słowa musicie napisać sobie w zeszytach, będę tłumaczyć i mówić, dlaczego tak jest napisane. Więc tak, proszę otworzyć zeszyty i zaczynamy. Pierwsze słowo, łąka. Łąka. Patrzcie, jak musiało być napisane. I więc tak, napisaliście oczywiście w O-N-K, tak? No nie, Wanda. Więc tak, różnica w literkach W, twarde takie W, W i L. Słyszycie różnicę? L z kreską, tak, L. Brzmi, tak musi być między L a W, tak? L, L, Wonka, tak? Wonka. I druga literka on, anosowy, tak? W środku słowa, czyli łąka, tłumaczenie, luch, tak? Luch, proszę sobie napisać. Tutaj koleje słów na literkę L, na literkę L, tak? Dalej, następne słowo, łatwy, łatwy, lekki. To jest łatwo. Jakby było napisane przez W takie twarde, to byłoby brzmiało chyba tak. Łatwy, łatwy, łatwy. Tak. Różnica jest. Lekki, łatwy, lekki. Dalej, trzecie słowo. Łza, łza. Sloza. Tak w Polsce mówi się łzy w oczach. Slozy na oczach. Przez literkę, napisane przez literkę F. Łza. Dalej słowo łóżko. Łóżko, liszko. Łóżko. Byłoby, by brzmiało, gdyby było przez literkę W, tak? A to jest pierwsza literka F. Dalej, uzamknięte. W środku słowa łóżko. I Z z kropką, takie twarde Ż, łóżko. Łóżko, tak? Liszko. Liszko. Dalej. Słowa mądry, mądry. Już mówiliśmy o ogonkach, tak? Mówiliśmy zasady pisomni anosowego i enosowego, tak? Więc tak, mądry, anosowy. Napisaliście o, n, błąd. Popełniliście? Mięso. Kolejne słowo. Mięso. Napisaliście, napisaliście, ktoś napisał tak. Mięso. Nie, błąd. Mięso. Słyszycie takie N, tak? Ale to jest N-osowe. Musi być napisane mięso. Dalej, kolejne słowo. Miś. Miś. Gdyby było napisane misz, brzmiałoby tak, bo dużo napisaliście, dużo was napisało, że misz. Nie, nie misz. Miś. Słyszycie różnicę? Miś. Literka si, tak. I sz, dwuznak. SZ. Różnica. Si. Sz. Jest różnica? No tak. Miś.
Miś. A dalej poprosiłam napisać końcówkę się. Końcówka się pisze się osobnie od słowa w języku polskim. Tak? Na przykład umyć się, starać się, malować się. Tak? W ukraińskiej mowie закінчення ся пишеться в слові «митися», «старатися», «дивитися», так? В польській мові окремо від слова. І завше, завше є написано в той спосіб «с-і-н» особи «ще». Далі було слово «в кінці», припрошую, «сніг», «сніг». Увага! Мусить бути написане «щ», «щ», м'яке таке. Написали ще «з», «ш», «нєк» би було. «Буэнт», «буэнт», «снєк». В концу, в приімок особні, концу, посередку літерка «н». Прошу, не губіть краски. Далі. Ciężkie słowo, zgadzam się. W szczególności. W szczególności, czyli osobliwo. Jak napisać literkę szcz? S, Z, C, Z. Zawsze. Tak? Dalej. E, G. W środku. O, z kresko. Czyli U, tak? Jeszcze w końcu siu ci. W szczególności. Osobliwo. Proszę zapamiętać. Dalej. Słowo część. Oczywiście napisaliście N. Nie, błąd. Musi być napisane C, Z. Dalej N osoba i w końcu siu i ciu. Zawsze tak. Jeżeli słyszycie takie siu, tak, częściu, albo słowo cześć, prywit, tak? Czyli w końcu musi być napisane siu, ciu. I uwaga, zgubicie ogon w literce N, wtedy będzie cześć, a nie część. Proszę pamiętać, ogony są ważne. Dalej, dąb. W środku anosowe. On, dąb. Brzuch. RZ. Dalej, ciocia. Uwaga, jeżeli jest napisane c i, literka c czyta się jak ciu. Ciocia. Ciocia. Czyli tak, tłumaczę. Śnieg to był śnieg, w końcu, w kinci, w szczególności osobliwo, część czastyna, dąb, dub, brzuch, żywit, ciocia, titka. Ciocia, titka. Dalej drożdże. D, R, O, Ż, twardy Ż, D, Ż, Ż, D, Ż. Tak? Drożdże. Pisaliście z błędem. Popełniliście błąd. Tak. Dalej dwójka, drożdże, driździe, tak. Dwójka, dwójka. W środku słowa O z kreską, czyli U. U zamknięte. Dalej. Gęś, gęś, gusak. W środku anusowe. I ostatnia literka ś, gęś. Tak? Napisaliście N. No nie, anusowe. Gęś. Dalej słowo gorący, gorący. A anusowe. Gorący. W środku. G, O, R,
on, c, tak? I ostatnie słowo, żołądź. Pierwsza literka żu, z kropką, tak? O, ew. O, d, ź. Żołądź, żołądź. Proszę uważać, jak piszecie, jak uczycie się słów, żeby patrzeć, jak one są napisane. Dobrze? Poproszę nauczyć się, jak napisane te słowa, jak one brzmią. Dobrze? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!